naszym flagowym, najpiękniejszym salonie Indigo, w którym za chwilę będziemy gościć niezwykle piękną, po prostu Natalię Siwiec. Natalia, cała Polska żyje Twoim macierzyństwem. Wiemy, że jesteś zapracowaną kobietą, no ale teraz jesteś mamusią dla swojego maluszka. Więc skąd wzięłaś w ogóle czas na tą wspaniałą kolekcję, nową monochrom neon dla Indigo? Musiałam znaleźć czas na to, żeby stworzyć tę kolekcję i żeby zrobić kampanię, bo to są moje obowiązki. Nie trwało to długo, na szczęście Magda z Darkiem pomogli mi bardzo w tym. Troszeczkę wybrzydzałam, musieli dorabiać kolory, ale jak masz taki gdzieś wybór i wiesz, czego chcesz, to robi się to bardzo szybko. I tak też było w tym przypadku. Po prostu poszło nam to bardzo, bardzo zwinnie. W jeden dzień zamknęliśmy wszystko i to była pierwsza sesja, na której Mija nie była ze mną. Bo już nie chciałam jej męczyć, żeby nie jechała do Łodzi, wracała. Stwierdziłam, że pojadę sama, wrócę i zrobimy wszystko w jeden dzień. Okej, no tak słyszałam, że jesteś bardzo pracowita, szczególnie na sesjach i słyszałam też plotki, że nawet nie marudzisz. No nie plotki. Nie, nie, ja w ogóle nie jestem osobą, która marudzi ani w życiu, ani nie, no, w pracy to szczególnie. Gdzieś tak z domu wyniosłam coś takiego, że trzeba być w pracy sumiennym, trzeba wykonywać swoje obowiązki. Zresztą jestem w ogóle bardzo wytrzymała i przede wszystkim kocham to, co robię i chyba to też pozwala mi na to, że nie grymaszę. Po prostu nie mam z niczym problemu. Wiem też, to jest tak, że jeżeli mam jakiś cel w ogóle w życiu, jeżeli sobie coś zakładam, to po prostu to musi zostać zrealizowane. Nieważne ile czasu na to poświęcisz, nieważne ile pracy, jeżeli masz na przykład założone, nie wiem, 2 dni na coś, to musisz to zrobić. Nie mówisz po, nie wiem, 8 godzinach jednego dnia, koniec, bo tylko miałam pracować 8 godzin i coś jest niezrealizowane. Ja bym po prostu nie mogła spać z takim czymś. No znam to podejście, nie jest mi obce. A propos miłości do tego, co robisz. Ty długo już współpracujesz z marką Indigo. Powiedz mi, co cię tak urzekło? My pracujemy bardzo długo. Kurczę, to już chyba będzie z trzeci... Znaczy poza pieniędzmi, nie? Tak, tak. No, wiadomo. Raczej w ogóle dla mnie Indigo to jest bardzo dobra marka. Jeżeli nie najlepsza na rynku, to na pewno jedna z najlepszych. Zawsze podobały mi się kolory. Ja w ogóle nie wiedziałam nawet, że to jest polska marka. Wcześniej... Ja też byłam przy zakładała. Tak, zakładałam na paznokcie w lecie neony Indigo. Myślałam, że to są jakieś włoskie, nie wiem, Indigo. Kompletnie nie kojarzyłam tego z polską marką i później jak zgłosili się z propozycją współpracy, to byłam zachwycona i jeszcze jak padło coś takiego, że mogę stworzyć swoją kolekcję, typowo moje kolory, o których marzyłam, no to nie zastanawiałam się długo. No jakość plus możliwość stworzenia czegoś fajnego, no to jakby przekonało mnie totalnie. A później jeszcze poznałam właścicieli i jakoś totalnie super... Charyzmatyczni, energia totalnie ta sama. Więc no polubiliśmy się również na stopie prywatnej i dlatego myślę, że ta współpraca trwa tak długo. Natalia, który z kolorów najbardziej Ciebie opisuje? Tak. Tak? A tak. Naprawdę? Hedonista. Hedonista. Ja jestem, bo ja jestem to, wiesz co, może to nie jest mój ulubiony kolor życiowo, ale nazwa hedonista to jest tutaj określenie mojej osoby. Po prostu czerpię życie garściami i no jestem absolutną hedonistką. Okej, fajnie. A ja już widzę, że Kinia zaciera rączki chyba, żeby się zająć Twoimi paznokciami i pędzimy jak taka do niej. Muszka. Tam mam jeszcze dużo niespodzianek dla Ciebie, chodź. O ja. Kinia, zobacz, kogo Ci dzisiaj przyprowadziłam, jaką piękną kobietę. No, cześć. Cześć. Zajmiesz się pazurami? Zajmę się. I powiedz, co robimy? Odświeżamy? Odświeżamy. No ale niestety, robimy ten sam kolor. To jest niestety? Mój ulubiony... No tak, no wiesz, no nie wiem, czy dla Ciebie to różnica, ale robimy po prostu ten sam kolor, bo to jest... Naprawdę, to się stało chyba moim ulubionym kolorem i będę go nosiła przez całe lato. Aż Ci się znudzi. Ma problemu. Dokładnie. Tak. A właśnie, a propos lata, Kinga, jakie będą trendy w nadchodzącym sezonie, jeśli chodzi o paznokcie? Moim zdaniem, w przeciwieństwie do poprzednich sezonów, w tym roku będą królować mocne, nasycone, energetyczne, soczyste kolory. No, skrupania. Zobacz, no przecież jaki to jest soczysty kolor. No, jak landrynki. No, o Jezu, pomarańczowe landrynki. Ja lubię pomarańczowe. Lubię pomarańcze. No. Widać po Twoich dłoniach. A myślicie, że facetom się podobają te kolory? Nie wiem, tak się zastanawiam, jaki kolor jest taki najbardziej sexy według mężczyzn, jak myślicie? Szczerze? Moim zdaniem nie.
że nie jara się. Nie, facetom nie podobają się takie kolory. Moim zdaniem faceci są tacy, raczej zależy, niektórzy lubią tylko na przykład nudy. Że taką klasykę, tak, delikatność. Totalną klasykę, delikatność. A są tacy, którzy lubią bardzo czerwień. Mi się też wydaje, że czerwień. Szczególnie na stopach i na dłoniach. Na stopach też. Na pewno. Na to jest takie sexy, mi się tak, wydaje. Tak, to jest sexy, ale znam takich, którzy nienawidzą. Czerwieni? Ja naprawdę? Też, ja też. Ja tak. Też. Więc tylko nudy, tylko po prostu jak najbardziej naturalnie, bo wtedy, no nie wiem, każdy inny kolor kojarzy im się z tym, że to jest za bardzo. Aha, okej. Okay. No. Robimy dla siebie i wszystko robimy dla siebie, a nie dla facetów. Ja myślę, że nam bardziej zależy na tym, żeby koleżance się podobał kolor niż facetowi. Nie, ja po prostu, ja się muszę na przykład dobrze czuć. No, ja to tak, ale bardzo prędzej ci zależy, żeby koleżanka powiedziała, że fajne. Jak facet powie, że nie fajne, to powiesz, nie znasz się. Zaraz. Jak już laska ci powie, no to wtedy wiesz, no ciężko. No co, ty serio? Nie znasz się. Dobra, szkoda jest, tutaj. Jest jakiś kolor, którego nie cierpisz i założyłabyś go dlatego, żeby koleżance się podobał? No nie. No nie, nie, absolutnie. Jednak najważniejsze jest, żeby podobało się nam. Zgadzam się z tym. A dlatego wszystkie kolory, które tutaj są, są kolorami, które mi się podobają. A właśnie, czy istnieje jakiś kolor, którego byś na swoich paznokciach w ogóle nie zdzierżyła? Tak, odcienie fioletu niektóre. Odcienie zieleni. Mm-hmm. Tylko właśnie te odcienie i tak naprawdę praca ze wszystkimi kolorami, wymyślanie nowych kolorów, to jest praca na takie kilka stopni w tą, kilka w tą, różne jakieś tony. Dodatki. To są tak drobne różnice czasami, ale dla mnie akurat one stanowią ogromną różnicę. Czyli można powiedzieć, że nie ma brzydkich kolorów, tylko są brzydkie odcienie. Dokładnie. W tej twojej kolekcji ulubiona nazwa według ciebie? Ja chyba wiem. No tak, ja będę... Super duper! Nie, super duper to nie jest moja ulubiona. Moja jest ulubiona hedonista, właśnie też ten kolor. To określa mnie i podoba mi się ta nazwa, ale super duper faktycznie jest fajny. Też jest fajny, no taki zaczepny. Brzmi bardzo dobrze reklamowo. Wakacje nad morzem czy w górach? Nad morzem. Pies czy kot? Pies. Przyjaciółki czy przyjaciółka? Przyjaciele! Okej. Okay. Kawa czy herbata? Herbata. Paznokcie białe czy czarne? Czarne. Kariera czy rodzina? Kariera i rodzina, ale chyba bardziej rodzina. Bieganie czy rower? Rower. Kino czy teatr? Kino i teatr. Dzień czy noc? Noc. Karmienie czy przebieranie? Że co? Karmienie czy przebieranie? A czy karmienie czy przebieranie? Przebieranie. Natalia, taka zabawa jest tutaj u nas. Pięć faktów o tobie, których nie wie nikt. Jak byłam mała, to jadłam piasek. Znam taką, co jadła kamienie, więc... Kamienie? Duże kamienie. Duże kamienie, tak. No jakoś już mnie już to nie rusza, no. Ale... Jak byłam mała, to lubiłam pająki. I w sumie nadal dalej jestem okej z pająkami. Lubisz pająki? Mhm. Nie mam problemu ja z pająkami. Ja też lubię. O, nie. Ale to przez taką moją przyjaciółkę, Anię Kijek, która je kochała i ja gdzieś tam przez nią też się w nich zakochałam. Okej. Okay. Tak wyjątkowo uczucie, ale serce nie sługa, no. Nie, serce nie sługa, absolutnie. Przed 10 rokiem życia. Nie, może gdzieś tak to około 10 roku życia uderzyłam w mur, bawiąc się w ciuciu babkę. Miałam taką dużą dziurę w głowie. A jak byłam nastolatką, to byłam bardzo specyficzną nastolatką, która się ubierała mniej więcej tak. I miała, nosiła chusty. Generalnie się byłaś bardzo specyficzna, dzięki. Nie, nie, po prostu... Raczej w porównaniu do tego, co teraz widzicie, nie? To w życiu by się nikt nie spodziewał, że ja lubiłam po prostu szerokie bluzy, wiesz, byłam taka jojo po prostu. Bardzo chciałam mieć bliznę na twarzy, bardzo mi się podobało i szpilką sobie po prostu tak drapałam tutaj w tym miejscu, żeby zrobiła mi się blizna, no ale ta blizna nigdy mi się nie zrobiła, tylko po prostu zawsze to się gdzieś tam goiło, przez jakiś czas było białe i później się przystawało. No to tak mi się kojarzy z takim jednym raperem.
Popek. Tak, byłam wczesnym popkiem. Ty byłaś przed nim, popek, tak. Nie byłeś pierwszy. Tak, ale to nie była scenifikacja, to była po prostu taka, wiesz, szpilka, ale to było głupie, dobrze, że mi nie zostało, bo teraz bym chodziła z taką blizną. No dobra, no to co? Dziewczyny, Natalia, bardzo fajnie, że do nas przyszłaś. Kinga, fajnie, że wpadłaś do swojego salonu. Wam dziękujemy, że nas oglądaliście i mam nadzieję, że nie zanudziliśmy, nie zanudziłyśmy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. No dobra, a teraz ty powiedz o sobie 5 faktów. Mamy pewną fobię, nienawidzę, jak ktoś się ciamka, siorbie i mówi z pełnymi ustami. Doprowadza mnie do takiego, o Jezu, po prostu masakra, potrafię znienawidzić człowieka na chwilę. Drugi fakt, nie jem mięsa, ale jak jadłam mięso, jeszcze pamiętam, że miałam ogromny problem z wątróbką do tego stopnia, że moja mama nie mogła mi na tej samej patelni usmażyć czegoś innego. Tak wyczuwałam ten smak i tak bardzo tego nienawidziłam. Trzeci fakt jest taki, że od dziecka miziam się po uchu włosami. I zaprezentuję. Po prostu biorę tak i tak się miziam. Ja nie wiem, uwielbiam. Uwielbiam. I wszyscy ludzie się na mnie zawsze patrzą i myślą, co ty robisz? Tak czasami mają odwagę, co ty robisz? No tak, no bo nie bawić się włosami, tylko robisz tak. No. Kolejny fakt jest taki, że uwielbiam świnki w każdej postaci właśnie. Czy to maskotki, czy żywe świnki. Po prostu nie mam, jakoś tak, mam taką słabość do świnek. A lubię być na dwóch dietach naraz, bo jedna mi nie wystarcza. Z nadzieją, że szybciej schudnę, bo skoro jedna dieta pomaga, to dwie tym bardziej, nie? Zaraz!